No moja kolekcja w tej chwili liczy mniej więcej 700 egzemplarzy. Jaka jest wielkość pana osobistej kolekcji? Wie pan, jakie to są rzędy liczb? Wielkość nie powiem, bo ja tak. Nie to, że nie chcę powiedzieć, ja po prostu nie liczę tego. Jakiego rzędu wielkości jest pana osobista kolekcja? Nie taka duża, tak? Jakieś 300-400 może płyt. Aha. Moi klienci to mają po kilka tysięcy płyt. O proszę. Są tacy, tak. 1300 płyt w własnej tak kolekcji, to jest pokaźna kolekcja. Nie jestem w stanie tych płyt przesłuchać w ciągu roku wszystkich. Jak wiele płyt w tej chwili pan ma łącznie z płytami kompaktowymi? W granicach 60 tysięcy. Zachęcam wszystkich do kolekcjonowania płyt winylowych. Dźwięk, który wydobywa się z nich, wtajemniczeni to wiedzą. Ci, którzy wtajemniczeni jeszcze nie są, mogę im jedynie zagwarantować, że jest nie gorszej jakości niż CD, a lepszej. I ostatecznie zachęcam wszystkich do kupowania płyt winylowych. Razem te płyty, które są dla rynku, do zaoferowania, to jest około 12 tysięcy płyt. Duża kolekcja. Wiadomo, jedne lepsze, drugie gorsze. Jedne czarne, inne czerwone. Kolorowe winyle na ścianie. No i co? I słuchamy muzyki. No, słuchamy. Na szczęście krótko pracuję, bo ja nie lubię pracować. Więc gdzieś około 4 lat pracuję w tym cudownym miejscu. A zainteresowanie muzyką jest tutaj? Do dziecka. Już od dziecka. Z mlekiem matki wyssałem. Aha. Mamusia miała ten słodkiego cycusia i wyssałem razem z mlekiem. Zaczął pan w latach 60. I wszystkie te płyty trzymał pan ze sobą, bo są, jest część osób, która zamieniła jakby pasję słuchania muzyki także na inne nośniki w międzyczasie. A tak, tak, tak. Dobre pytanie, istotnie. Powiem szczerze, że części tej kolekcji wyzbyłem się na początku, właściwie może na przełomie lat 80. 90., kiedy wkroczyła płyta kompaktowa. O, proszę. Wówczas tak jak może wielu kolekcjonerów winyli, no przestałem wierzyć, że ta płyta winylowa dalej rzeczywiście będzie cieszyła się powodzeniem, będzie się rozwijać, będzie nośnikiem, który zaspokajać będzie wymagania odbiorców. To jest też okres, kiedy zaczęto audiofilski dźwięk bardzo lansować. Nie wierzyłem na początku w powrót płyty winylowej. Wiedziałem, że ludzie ciągle kolekcjonują i trzymają się tego nośnika. Natomiast ja nie za bardzo wierzyłem w tę magię. Byłem głupkiem takim, który dał się zwieść reklamie i uwierzył w to, że kompakt jest, musi być lepszy i wytrzyma wszystko i że nie trzeszczy i że nie strzela i że nie przeskakuje, bla bla. Nie, ten okres był, to była taka presja, że to jest coś nowego, coś nowoczesnego, coś bardzo łatwego w obsłudze, bez żadnych szmerów, żadnych trzasków. Tak. Gramowo. I tam jak rozkrywałem te płyty winylowe, to nie wiedziałem, czy się mylę, czy mi się wydaje, ale rzeczywiście miałem taką wrażenie, że jest lepszy odsłuch. Proszę. A tam się, to się potwierdza, co wszyscy specjaliści twierdzą, że to istotnie jest tak, tak to jest, że płyta winylowa daje szersze pasmo odtwarzania. Tak. I nie wyrzuciłem tych płyt i całe szczęście. Bo naprawdę podoba mi się to, że młodzi ludzie zaczynają się interesować płytą winylową, że odchodzą od tych słuchaweczek na uszach, od dźwięków wydobywanych ze skompresowanych plików MP3 chociażby. I to jest pierwsza rzecz i cieszy mnie to właśnie, że coraz więcej takich młodych ludzi trafia. Martwię się tylko tym, że to jest akurat grupa klienta niezbyt zasobna finansowo, która nieraz musi dokonywać dramatycznych, że tak powiem, wyborów. Tą płytę kupić czy tą, najchętniej by wziął taki klient jedną i drugą, ale często możliwości kieszeni nie pozwalają na to. Te ceny w porównaniu do ówczesnych zarobków miały się mniej więcej w ten sposób, że te najbardziej chodliwe tytuły to potrafiły kosztować 50% takiej średniej ówczesnej pensji nawet. Tam kupowałem płyty w latach 70. po pół pensji prawie za sztukę. Później nastała era CD w latach 90. To sprzedawałem je za symboliczne, powiedzmy, butelkę. Wchodziłem w CD, no i później otworzyłem sobie sklep. Miałem gdzieś około 12 lat. No i później nastała era winyla i później odkupowałem te płyty. A z takich ciekawostek jeszcze pokazywałeś, że masz nagrania
Lenina, tak? I jeszcze jakie? Tak, tak, płyta, no, płyty winylowe z nagraniem przemówień Lenina. Przemówień, słuchajcie, bo... Kennedy'ego. I jeszcze mam... A, właśnie, mam takiego fajnego komika. Po prostu ze stacji, tak? O, Benny Hill, tak. Teraz mi się przypomniało. O, Benny Hill, tak. To jest śmieszne, bo jest masa ludzi, która myśli o płytach, o kolekcjonerstwie w kategoriach wyszukiwania rarytasów. A ja to, szczerze mówiąc, mam głęboko tam. Mnie interesuje muzyka. Owszem, zdarzają się płyty, których jestem posiadaczem, które są wartościowe. Zresztą w kolekcjonerstwie, polskim kolekcjonerstwie, pokutuje cały czas takie myślenie o płytach w kategorii, nie wiem, w kategoriach finansowych właśnie. A pan kieruje się w wyborze swojej kolekcji i własnych płyt swoim własnym gustem muzycznym, czy może właśnie wartością rynkową? Wartością rynkową. Tak? Tak, tak. Że fajnie jest trzymać w ręku płytę, która kosztuje tam parę tysięcy dolarów. Są też ludzie, którzy nie odpakowują w ogóle tych płyt. Są ludzie, którzy nie odpakowują i to są kretyni, moim zdaniem. Tego typu dla branży winylowej to fajnie by było rzeczywiście to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, żeby szczególnie duże wytwórnie, żeby starały się wznowienia bądź reedycje, bądź premierowe rzeczy, żeby cała sesja była zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli jeżeli ma być to premierowy materiał, to już na etapie nagrywania i rejestrowania materiału powinno się myśleć o tym, że ona będzie w przyszłości w edycji winylowej. Wzrost zainteresowania bez wątpienia. Tak, na przestrzeni nawet 10 lat to widać również w Polsce. Mówią o tym liczby nowych wydań na winylu, plus to, co się dzieje na rynku. Ludzie szukają płyt. Fakt, że winyle się pojawiły, to jest wypadkowa kilku bardzo czasem dziwnych zdarzeń. Jest wielki boom, wielkie artykuły. Jest, jaki to nie jest wzrost winyli? Powiedzmy, że zbliża się to do 10% całego rynku. To w dalszym ciągu to jest śmiech na sali. Generalnie firmy fonograficzne moim zdaniem całkowicie sobie już odpuściły nośniki tak zwane normalne, czyli czy kompakty, czy winyle. Ich interesuje streaming, bo mogą zatrudnić 50 razy mniej osób. No to można tak zauważyć, 4-5 lat, zwany powrót do płyty winylowej. Ludziom jakby się trochę, nie wiem, to by jakaś moda nastąpiła. No na pewno wzrost jakiś jest, może nie jest to jakiś wielki wzrost. Chociaż podają, że na przykład w Anglii, no to rok temu czy dwa lata sprzedano 5 milionów winy. No, moda na winyle się zaczęła. No, na szczęście winyle trochę podniosły właśnie. Dzięki winylom podniosło trochę się zainteresowanie tą muzyką. A od jakiego czasu pan zauważa takie zwiększe zainteresowanie? No tak tych 4-5 lat jest już zainteresowanie winylami. Te zainteresowanie trwa już właściwie od paru lat. Mógłbym powiedzieć nawet, że pojawia się nowy klient i to, co ciekawe, młody klient. Taki powiedzmy nastoletni, szkoła średnia, względnie początek studiów. Tutaj w sklepie stacjonarnym to są głównie klienci z Warszawy. Wiekowo to jest bardzo różnie. Wiekowo to mam tu takiego, trudno nazwać klienta, bo to dziecko. No to teraz już chyba ma 14 lat, ale jak zaczął, miał 12 chyba, coś takiego. Mniej ludzi tak poniżej 30 roku życia. Są jakieś tam wyjątki, ale to reguły potwierdzają. I właśnie ta grupa klientów stwierdziła, że na kontakt z MP3 bądź z innymi formatami cyfrowymi nie jest tym samym, co kontakt z muzyką, która ma swój wymiar, kształt. Raczej okładka też ma swoje znaczenie jakieś dla płyty do wydanej, czyli coś autor miał do powiedzenia. Stare płyty mają ten swój smaczek, oczywiście odkorzystane wkładki, kolorowe płyty, jest tekst i tak dalej, to no, pudełko, no i to takie to jest, no. Jak to mówię, erzacowate. Właśnie, no co jest takiego fascynującego w posiadaniu fizycznego, materialnego nośnika i czym on przeważa w takim bezpośrednim kontakcie? Zatem no, to jest zupełnie co innego, jak się ma nośnik, gdzie jest książeczka, gdzie są jakieś informacje, gdzie można przeczytać teksty, można nawet spojrzeć, kto to wyprodukował, kto zaaranżował, kto tam zagrał. To są podstawowe informacje. Które dopełniają też całość. Które dopełniają całości. Poza tym, wie pan, no, winyl jest po prostu fajny. To jest fajny nośnik. Fajnie mieć tą dużą płachtę papieru, tektury z wkładkami. My wychowani w latach 70-tych, 80-tych, to dla nas to były w ogóle rzeczy
których się nie marzyło, gdybym ja w latach 70. w niewielkim mieście wiedział, że będę miał tyle płyt, to bym w to nie uwierzył. Natomiast zacząłem kupować te płyty, bo one są ładne po prostu. No i tak któregoś dnia przyszedłem do domu z jakąś tam płytą, nawet pamiętam jaka to była płyta. To był Antonio Carlos Jobim. I pokazałem płytę narzeczonej i zacząłem mi opowiadać, jak ładna to jest muzyka. Natomiast ona mi powiedziała, kup gramofon i posłuchajmy. Więc poszedłem, kupiłem gramofon i zaczęliśmy słuchać. To jest kwestia otwartego ucha. No i poszło, nie? Gdy asfalt żłobione, wąskie kolejne, to odbijam w bok bez żadnej przyczyny. Gdy można by było jak po torach jechać, ja muszę odskoczyć od szlaku, uciekać. Mówią bezdroża człowieka zwalniają, lecz to oni nigdy przed pięknem nie stają. Gonią wciąż za nim, lecz go nie dostają, bo zamiast je znaleźć, to wciąż go szukają.